Witam. To, co widzieliście przed chwilą na filmie, przeszłem po całej robocie tutaj. To jest dosyć nisko, bo nawet na ugiętej ręce tutaj dostaję bez problemu. Tutaj sięgam na wyprostowanej, czyli nie potrzebowałem tutaj w ogóle drabiny. I od godziny 16, równej 16 do godziny równej 19, no wiadomo, jeszcze to muszę pomyć, no to powiedzmy z pół godziny mi to zajmie, czyli 3,5 godziny. 3,5 godziny zajęło mi samemu poszpachlowanie kujel, czyli posklejanie taśmy w połączenia płaskie i narożniki wewnętrzne. Nie liczę zewnętrznych, bo tam będą jeszcze kątowniki osadzone. Same Q1 połączenia płaskie i wewnętrzne. Ja tutaj nie wykonywałem suchej zabudowy. Ja tutaj tylko robię łączenia. Tak więc wydaje mi się, że wynik 3,5 godziny Q1 to jest dobry. Cały czas robiłem bez przerwy. Tak więc jakby ktoś się jeszcze zastanawiał nad kupnem Delco do spoinowania, to nie ma co się zastanawiać. Ten model czy starszy model, jeden pieron, ważne, chodzi o spoiner. Do tego taśmy używam taśmy z Pladura. To jest hiszpańska firma. Ta taśma ma taką fajną perforację. Fajnie mi się nią robi. Polecam taśmę z Pladura Delco. Masa Premium Light, wody dolane tak na oko. Nie wiem, ile tam dałem. Liter wody może. Pompka z AliExpress za 40 zł do napełniania. Tutaj oczywiście ścinki. Taki zestawik zarąbiście robi robotę. No to tak chciałem tylko pokazać zalety tych sprzętów, tego w ogóle wszystkiego połączonego razem. No a plus mi tu dało, że nie musiałem mieć drabin. Dobra, to tyle. Test boxa QSX-a będę robił tutaj albo na innej robocie. To się na pewno pojawi na kanale. Dobra, to taki krótki przerywnik. Na razie.